2008 rok. Godzina 16:13 i 6, 7, 8, 9 sekund. Dobra, jak widzimy, jesteśmy w programie Conora, a tak w ogóle jestem Rafał i witam was ponownie. No i znów będziemy rozmawiać sobie z Amandą. Jak widzimy, mamy tylko tą opcję. I tutaj jesteśmy właśnie w tym programie Conora. I tu jest właśnie to wyjście awaryjne, o którym wam wspominałem. Teraz to nie ma zbytnio takiego znaczenia, możemy tu chyba ewentualnie podejść. No i właśnie, i zbadaj. To by było na tyle. A teraz idziemy do Amandy, która tam już na nas czeka. I na pewno pochwali nas za nasze ostatnie dobre uczynki. Na pewno będzie się pytała, dlaczego nie zastrzeliliśmy dziewczyny dla informacji. No, ale zobaczymy. Co tam powiesz, kobito? Nieufność. Potem, co się dziś stało, nasz kraj jest na progu wojny domowej. Maszyny buntują się przeciw swoim panom. Ludzie są po prostu zmuszeni je zniszczyć. Coś mamy nieodblokowane, możemy tylko wspomnieć o Kamskim. Myślałem, że Kamski coś wie. Ale nie chciał powiedzieć. Myliłem się. Może wiedział. Ale ty nie chciałeś go spytać. Chyba nic na to nie odpowiem. I możemy się zapytać o to zdjęcie. Widziałem zdjęcie Amandy w domu Kamskiego. Była jego nauczycielką. Kiedy mnie projektował, zależało mu na znajomym wyglądzie interfejsu. No właśnie. Dlatego wybrał dawną mentorkę. Co właściwie sugerujesz? Jaki związek z tym wszystkim ma CyberLife? Czego oni chcą? CyberLife chce jedynie rozwiązać problem i dalej sprzedawać androidy. Nie powiedziałaś mi wszystkiego o defektach, prawda? Twoim zadaniem jest szukanie odpowiedzi, Conor. Nie zadawanie pytań. Tylko ty możesz zapobiec wojnie domowej. Znajdź defekty. Albo wybuchnie chaos. To twoja ostatnia szansa. No to już chyba nasz przedostatni pobyt właśnie w tym programie Conora. A teraz gdzie jesteśmy? Odsuwam was. FBI przejmuje sprawę. Co? Przecież mamy trop. Potrzebujemy czasu, na pewno. Hank, nie rozumiesz. To nie jest zwyczajne dochodzenie. Tu, kurwa, chodzi o wojnę. To już nie nasza broszka. Mówimy tu o bezpieczeństwie narodowym. Jebać to. Nie możecie mnie odciąć. Niekiedy jesteśmy tak blisko. Ale ciągle gadasz, że nie znosisz androidów. Jezu, Hank, zdecyduj się. Myślałem, że się z tego ucieszysz. Mamy wreszcie przełom w sprawie. Wiem, że ją rozwiążemy. No właśnie, a może, Conor... Jeffrey, nie możesz mnie choć raz wesprzeć. Conor już nawet polubił Hanka i Hank polubił Conora. Naprawdę nic nie poradzę. Wracasz do siebie. Android wraca do CyberLife. O. Przykro mi, Hank. Ale to koniec. O, Hank teraz pójdzie na kielicha, to się założę. Przyjaźń. Widzimy, nasza relacja z Hankiem jest okej. Okay. I co tam powiesz? Nic nie powiesz, okej. Okay. Co mogę teraz iść do Hanka jedynie, tak dokładnie. Jak widzimy, jesteśmy na komisariacie. Idziemy do naszego zioma, który jest załamany z tego, że odsunęli nas od sprawy. Ja wracam do CyberLife, a Hank wraca do domu. Ale w ogóle zobaczymy, co teraz będzie. Pogadajmy. Co tam powiesz? Fowler ma rację. Wszyscy boją się buntu androidów. Stoimy u progu wojny. Zamierzasz wrócić do CyberLife? Nie mam wyboru. Oni wyłączą mnie i sprawdzą, dlaczego zawiodłem. A co jeśli stoimy po złej stronie? Jeśli walczymy z ludźmi, którzy po prostu chcą być wolni?
Jest możliwe. Gdy defekty się zbuntują, rozpęta się piekło. Mogliśmy to powstrzymać. Ale jest za późno. Kiedy odmówiłeś zabicia tej dziewczyny w domu Kamskiego, postawiłeś się w jej sytuacji. Okazałeś empatię. No właśnie. To ludzka emocja. Ja tak sobie teraz pomyślałem, że to może mieć wpływ na to, że Connor zostanie właśnie... Myli się pan, poruczniku. Działałem wyłącznie w oparciu o dane statystyczne. Że zostanie właśnie tym defektem, zobaczymy. Muszę pana rozczarować. Co ja mam powiedzieć? Teraz na razie niech gra wybierze. Cieszę się, że pana poznałem, poruczniku. No, no, idzie Perkins, kurwa jego mać. Nie opierdalają się w tym FBI. Nie odpuszczajmy. Rozwiązanie kryje się w naszych dowodach. Jeśli Perkins je zabierze, to koniec. Nie mamy wyjścia. Fowler raz zdjął. Sam słyszałeś. Musi mi pan pomóc, poruczniku. Potrzebuję czasu, by znaleźć trop w zgromadzonych dowodach. W nich kryje się rozwiązanie. Słuchaj, Connor... Jeśli nie rozwiążę tej sprawy, CyberLife mnie wyłączy. 5 minut. Tyle potrzebuję. Załadź nam 5 minut, Hank. Klucz do piwnicy jest u mnie na biurku. Tylko się streszczaj, nie zatrzymam ich na długo. Kolejna ścieżka odblokowana. I teraz powiem wam taką rzecz, którą już wiem, bo już drugi raz ogrywam tą grę. Jakbym miał złe relacje z Hankiem, teraz jak widzimy jest przyjaźń, ale mogłaby być gorsza, to wtedy Hank nie pomógłby nam teraz, w tym momencie, zdobyć tego dodatkowego czasu, czyli tych 5 minut, które teraz już widać odliczają się. Teraz akurat się nie odliczają, bo zatrzymałem grę. Wtedy bym musiał, jak pamiętam, coś dodatkowego zrobić, aby zyskać czas. Już nie pamiętam dokładnie co. Kurczę, zapomniałem. Ale właśnie z pomocą Hanka zdobyliśmy trochę czasu i teraz wystarczy wziąć klucz i iść do naszych dowodów, które zebraliśmy przez te właśnie nasze wszystkie już przygody z Hankiem na wszystkich naszych sprawach. Bierzemy klucz i lecimy. Perkins, ty jebany kudasiarzu! Proszę się uspokoić! Co oni tam robią? Odwalcie się! Przywalił mu i dobrze, zasłużył sobie. Zajebać tej szmacie. Zapłać za to odznaką, przejmuj się. Chuj kładę na odznakę. Czekajcie, gdzie ja mam teraz iść? To gdzieś tu było chyba. Albo w odwrotną stronę. Tutaj. Dokładnie tu musimy iść. Ej, Connor! Mówię do ciebie, dupku. Dokąd to? Nie potrzeba nam tu żadnych plastików. Nikt ci nie powiedział? Dyskrecja. Polecono mi wrócić do CyberLife. Zarejestruję dowody, które miałem w posiadaniu i niezwłocznie odejdę. Dobrze. Uważaj na siebie. Ostatnio często się słyszy o podpaleniach androidów. A, żebym ja ciebie nie podpalił. Kutas. Dobra, lecimy. Zobaczymy nasze dowody. Co my zebraliśmy i co tutaj możemy z tego wyciągnąć. Hasło Henka. Jakie może mieć hasło? Jakie mógł sobie ustawić ekscentryczny gliniarz? Wiadomo, że raczej tylko jebane hasło. Dokładnie.
Oczywiście. No i okej. Widzimy, mamy tutaj praktycznie wszystkie nasze dowody, które obecnie zebraliśmy z Hankiem w naszych wszystkich sprawach. Tutaj mamy właśnie android, jak który pamiętamy wtedy, co niestety zabił Connora i siebie. Ten android to jest właśnie zwierzę Stratford, który też był defektem. Tutaj mamy te różne, tutaj mamy ten posążek, broń, wszystkie rzeczy i ten dzienniczek. A tutaj, jak dobrze pamiętamy, mamy Daniela z pierwszego odcinka, który właśnie wtedy z tą dziewczynką był. Nie wiem, dlaczego nie ma nóg, a tam miał nogi, ale nie wnikam. Dobra. Teraz po prostu musimy znaleźć jakiś dowód, czyli dokładnie musimy zlokalizować Jerycho. Zbadaj wskazówki, aby zlokalizować Jerycho. Jest tutaj, powiem wam, kilka możliwości. Ja tutaj pójdę na szybciora, czyli muszę wziąć... Czy chciałem? Dobra, zacznijmy tu od tego. I właśnie tutaj to chcę wziąć. Nie wiem, czy będę miał teraz odblokowane to, co chcę zrobić. Ta wiadomość jest naszą nadzieją, lecz również ostrzeżeniem. Będziemy walczyć o nasze prawa, bo wierzymy w sprawiedliwość. Póki nie zwrócicie nam wolności, pokoju nie będzie. Wiecie, kim jesteśmy i czego chcemy. Jesteśmy żywi i domagamy się wolności. Marcus, gdzie się ukryłeś? Niestety teraz nie mam tej możliwości, ale zaraz pokażę wam, o co mi chodzi. Ja tutaj chcę właśnie... Musimy przywrócić tego, dokładnie tego androida do stanu życia. Którzy zhakowali telewizję z Markusem. Musi wiedzieć, gdzie ukryła się reszta. Teraz zobaczymy, czego mu brakuje. No i tutaj mamy właśnie model tego biokomponentu, który musimy tutaj w niego wmontować. Czyli potrzebny 3983V. A ten, jakie ma, musimy wszystkich ich zbadać po kolejce. Nie można ponownie uruchomić, ale mamy jeszcze tutaj dodatkowe biokomponenty, które będziemy mogli wziąć, jeżeli będzie potrzeba. No oczywiście tutaj w tym androidzie nie ma tego, co potrzebujemy, ale będzie to chyba tutaj w tym Danielu dokładnie. Defekt, który wziął dziecko na zakładnik. I tutaj chyba to powinno być. No tak, jeszcze się upewnię, ale to chyba jest ten po lewej, ale jeszcze zobaczę. 3983V, ok. Tutaj 3983V, tak, dokładnie tego musimy wziąć. No i musimy go zamontować w tym właśnie ostatnim androidzie. Uruchomiłem cię, żebyś mi pomógł. Muszę znaleźć Jerycho. Ale ja nie poznaję twojego głosu. Nie jesteś z nami. Nigdy ci nie powiem, gdzie jest Jerycho. Zostaw mnie już! No jak widzimy, on nie widzi. Ma uszkodzony wzrok. No i z tego względu ja tutaj pójdę na łatwiznę. A mianowicie podejdę tutaj do tego tabletu. Nie zostaje mi tu nic innego, jak zhakować właśnie głos Markusa i teraz dopiero właśnie się to odblokowało. Więc zróbmy to. Kopiuj głos, dokładnie. Ta wiadomość jest naszą nadzieją, lecz również ostrzeżeniem. No i mamy już właśnie głos. No i teraz spróbujemy go przechytrzyć, aby zdradził nam, gdzie jest Jerycho. Kto tam jest? Kim jesteś? I tutaj
tutaj mamy właśnie? Na ślady głos Markusa odblokowane mamy. Wszystko jest w porządku. Nie martw się. Markus? Czy to ty? Chciałem cię znaleźć, ale łowca defektów mnie nie dopadł. Dzięki tobie mnie nie znalazł. Uratowałeś mnie. Uratowałeś Jerycho. Nic się nie martw. Zabiorę cię do domu. Podaj mi współrzędne Jerycha. Musimy ruszać. Współrzędne Jerycha? Dobrze. Oczywiście. Markus? Czy to ty, Markus? Nie odchodź, Markus! Okej, okay, idź sobie spać, a ja już wiem, gdzie jest Jerycho. Wygląda na to, że ktoś tu węszył. Ach, kurwa! Włącz alarm, szybko! Ktoś tu węszył, ciekawe kto. A my już wszystko wiemy. I zmierzamy do Jerycha, moi drodzy. Ostatnia szansa, Connor, tak nazywał się ten dział, ależ to było dosyć rozbudowane. Jak widzimy... Jeszcze się rozejrzę. Tu jeszcze dodatkowe dwa zakończenia mieliśmy, jak widzimy. Connor ominął Perkinsa. Nie wiem, jakby się to inaczej tutaj potoczyło. Tych zakończeń niestety jeszcze nie znam, ale na pewno je poznam, bo będę tą grę ogrywał po raz kolejny. Ja tutaj sobie jeszcze tak czytam, co tutaj odblokowałem. Ciało Daniela, dziennik Ruperta, ok. Przesłuchaj defekta. Jak widzimy, tutaj ta tabelka nam się tak odblokowała. Tutaj jest śmierć we wrogu publicznym. Tutaj mamy ciało Androida ze Stratford, czyli z tej wieży. Przywróciliśmy ponownie defekta, przesłuchaj defekta. Później było podszyj się pod Markusa. Ta tabelka się tak dokładnie rozwija. I później tutaj mamy oszukaj defekta. No i tutaj pobierz klucz do Jerycha. Pobraliśmy klucz do Jerycha, zlokalizowaliśmy Jerycho. Wyszliśmy z piwnicy i Connor ominął Perkinsa. Super, świetnie się to skończyło. A ile mamy procent tego ukończone? Tak z ciekawości? 44%. No i opinia publiczna. Nienawiść, niestabilność programu, czyli to jest chyba to, że może zostanie... Connor zostanie defektem, może. Zobaczymy. Ale czuję, że odblokowałem tą ścieżkę, że będę miał właśnie tą możliwość, bo nie zawsze ją się da odblokować. Zależy to od naszych wyborów, powiem wam. Jeżeli będzie możliwość, oczywiście Connor... Będę chciał, żeby Connor stanął po stronie Markusa. No i tutaj, jak widzimy, Hank przyjaźń, Amanda nieufność. Okej. Okay. No i to by było na tyle, moi drodzy, z dzisiejszego Let's Play'a. A już wkrótce witam. Powitam was ponownie w kolejnym już, dokładnie 25. odcinku tej gry. A tymczasem ciepło się z wami żegnam i już teraz zapraszam was ponownie do kolejnych odcinków z tej gry. Cześć!